I oto zaprezentuję elementy interpretacji przestrzenno-wybuchowej do utworu Ludwiga van Beethovena dla Elizy. W mojej interpretacji wykorzystałam w tym wariancie przede wszystkim ruch rąk oraz rekwizyt apaszkę. Apaszka trzymana za dwa rogi i ruchy ułożone będą zgodnie z frazami muzycznymi. Jakie ruchy wykorzystuję, już prezentuję. Będą to ruchy w lewo, w prawo i nad głową. Ta część frazy będzie powtarzała się najczęściej. Tej frazy w utworze Beethovena jest najwięcej. Kolejna fraza, która będzie się również pojawiała, będzie się przeplatała z frazą pierwszą. Będzie to fraza, gdzie z prawej i z lewej strony naprzemiennie wykonujemy koliste ruchy obu rąk. Cały czas apaszka, rekwizyt jest w obu rękach. Jeden ruch, drugi ruch. I jeszcze raz, i jeszcze raz. Te frazy będą zakończone takimi drobnymi ruchami, gdzie apaszka jest w pozycji tuż przed nami. W momencie pozostałych fraz znowuż apaszkę rozkładamy. Pojawi się również w utworze krok wokół krzesełka, ponieważ w tej wersji wykorzystałam krzesełko. Można zrobić taki taniec na przykład w klasie z przestrzenią troszeczkę bardziej ograniczoną, z wykorzystaniem krzeseł. Pojawi się w środku tego utworu krok. Wstaniemy, apaszkę rozkładamy i przechodzimy wokół naszego krzesełka. Krok będzie prosty, bo tylko należy przejść. Potem należy zmienić kierunek, przechodzimy wokół krzesełka i wracamy na swoje miejsce. I potem dla wypełnienia frazy będą obroty w miejscu. I tyle, jeśli chodzi o część bez muzyki. Zaprezentuję teraz, jak to wygląda z muzyką.